Wszyscy Państwo, którzy byli nominowani, to są ludzie, przed którymi trzeba schylić czoło. A jest jedna nagroda i trzeba zdecydować, i wcale to nie jest proste. Chciałbym, żeby wszyscy nominowani przyjęli tę wdzięczność diecezji koszalińsko-kołbrzeskiej, tegoż Kościoła, który tu jest, który stanowimy. Dla mnie ostatnie dni, w którym w Polsce toczyła się wielka wyborcza akcja, były zupełnie innymi dniami myślenia. Myślałem o Kościele. Intensywnie, przyznam się, modląc się dużo. Myślałem, jak w takim świecie ma funkcjonować również nasza diecezja. Gdzie są akcenty, które są potrzebne człowiekowi tej epoki, tego wieku, teraz, niekiedy indziej. I pamiętam ten wieczór taki trochę pełen bezradności. I nagle, jak światło słońca błysnęło mi w pamięci tekst, otworzyłem dokumenty Soboru Watykańskiego II. A w nim słowa, które chciałbym teraz przytoczyć. Soboru, który ku zdumieniu wszystkich, po raz pierwszy inaczej niż inne sobory, które mówiły o umocnieniu jedności, o pobożności, o zagrożeniach i wielu innych rzeczach. Sobór Watykański II też mówił o tym. Ale to, co zostało zadane Kościołowi na lata, to była solidarność z człowiekiem. Ze współczesnym człowiekiem, nie jakimkolwiek. I tam jest takie piękne słowo, znaczy to, że radość, bóle, obawy i nadzieje współczesnego człowieka powinny stać się radościami, bólami, obawami i nadziejami Kościoła. Jeżeli chcemy wziąć to na serio, a chcemy, to trzeba szukać tych ludzi Kościoła, którzy są niezwykle czytelnym znakiem, którzy mają taki, a nie inny sposób myślenia, wypisane niezwykle pogrubionym szlakiem pisma, ponieważ współczesny człowiek nie czyta liter zbyt małych, niewyrazistych i nie łapie rzeczywistości o średniej jakości, ponieważ za dużo wokół się dzieje. Więc chwytamy tylko to, co jest wyraziste. Obojętnie z której strony, z tej negatywnej też. Ale po stronie miłości i dobra czytamy tylko najbardziej wyrazistsze, najwyraziste znaki. I proszę Państwa, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej chce dzisiaj bardzo Państwu podziękować za to, że słowa ewangelicznej miłości Państwa życiu są tak wyraźnie zapisane, że wszyscy, którzy są wokół, bez trudu je czytają. Że Ewangelia miłości w tym miejscu, gdzie Państwo byliście i przez wszystkie lata, które pisaliście, pisaliście tak pięknie Ewangelię miłości. Wszyscy bez wyjątku. I to jest dla nas ludzi, dla Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego dzień niezwykle istotny i dzień ogromnie ważny. W tym świecie bardzo często dotkniętym chorobą egoizmu, przesadnej koncentracji na sobie, w tym świecie jest rzeczą konieczną, żebyśmy my, Kościół Jezusa Chrystusa, we wszystkich swoich formach istnienia, od biskupa począwszy poprzez wszystkie stany i laikat Kościoła, wszyscy bez wyjątku,
byśmy zachowali tę niezwykłą wrażliwość na sprawy dobra, miłości. Byśmy mieli taką piękną pomysłowość miłości w różnych sytuacjach, w różnych momentach i chwilach. I to, że trzeba było zdecydować, i pani Wioletta otrzymała tę statuetkę przy wszystkich nominowanych, których dzisiaj czcimy i szanujemy, to jest też wyraz tej niezwykłej pomysłowości miłości, która otwiera ramiona, a w sytuacji, kiedy człowiek mógłby łatwiej niż my wszyscy zasklepić się w sobie, skoncentrować, bo potrzebuje pomocy obiektywnie, jeżeli postawi to przerosnąć i być dla drugich, to na cóż piękniejszego jeszcze może się człowiek zdobyć? Jakie piękniejsze mogą być jeszcze ludzkie postawy? Tak umieć dawać życie. Kiedy myślałem wielokrotnie o wszystkich dzisiaj nominowanych, począwszy od państwa Zarzyckich, z całym ogromnym dziełem i przecież wtedy bezwzględnie pomagając innym, trzeba się było też narazić władzy, narazić na szykany, na niebezpieczeństwo, że nie będą przebierani w reakcjach. Jeżeli człowiek to podejmuje i czyni. Jeżeli pani Władysława Jadwiga Grobelna przez całe lata potrafi być tak pięknie nauczycielem, niezależnie od tego, że się jest na emeryturze, czy nie, mogłem zobaczyć, bo daleko od Koszalina, ale mogłem zobaczyć na własne oczy, jestem szczęśliwy, panią Kamilę Gradę-Kwiatkowską, w tej małej jej wsi i szkole, bo byłem tam na wizytacji szczęśliwie. I posłuchać dzieci, którym zadałem pytanie, co wy robicie? No bo pani Kamila nas zbiera, potem idziemy, różne rzeczy robimy. Robimy drzewo, nosimy do pieca, pomagamy. Proszę pamiętać, że to wszystko dzieje się na małych wsiach, po upadłych państwowych gospodarstwach rolnych. Że to są dzieci z rodzin, które same potrzebują pomocy i z tej szkoły niechętnie idą do domu. Pamiętam tamte słowa, że dzieci niechętnie idą do domu ze szkoły. Jeżeli pośród takiego świata jest ktoś, kto daje im czas, miłość i pokazuje im inne życie i razem tę piątkę staniemy łącznie z naszą nagrodzoną, cudowną panią Wiolettę, to ja myślę, proszę państwa, że dzisiaj tutaj w tym teatrze zabrzmiały najcudowniejsze strofy Ewangelii. Bo strofy miłości. Chciałem wszystkim nominowanym, nagrodzonej tą statuetką pani Wiolecie, powiedzieć, mógł zapłać, dziękuję państwu całym sercem i bardzo byśmy chcieli, by te strofy miłości dotarły do nas wszystkich tu obecnych i nie tylko przez media. Pewnie wypiszemy jeszcze trochę tej miłości i podamy ją dalej, mówiąc, że są tacy ludzie, że potrafią być tak cudownie solidarni z człowiekiem, że są dla niego i że czyniąc to są radośni, szczęśliwi, a to rodzi nadzieję, a bez nadziei człowiek żyć nie potrafi. Bóg zapłać państwu z całego serca. Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy za gorące i jak najbardziej, jak powiedział ksiądz biskup, zasłużone brawa nie tylko dla tegorocznej laureatki pani Wiolety Zapalskiej, ale także dla wszystkich osób nominowanych, które z całą pewnością sam fakt nominowania poczytują sobie za zaszczyt. A brawa, myślę, były nieprzypadkowe, dlatego że już za chwilę przydadzą się nam w sposób szczególny. Bo oto za chwilę część artystyczna